Sejm powołał pierwszą w tej kadencji komisję śledczą do zbadania korespondencyjnych wyborów prezydenckich w 2020 roku. Pierwsza sejmowa komisja śledcza powołana w nowej kadencji ma zbadać legalność i prawidłowość przygotowań do prezydenckich wyborów korespondencyjnych w 2020 roku w trakcie trwania pandemii. Rząd w trosce o zdrowie Polaków podjął wówczas jedyne słuszne działania, podkreśla poseł PiS Marek Suski. Był COVID, ludzie się bali śmierci, choroby. Rząd zrobił wszystko, żeby ustrzec polskich obywateli przed tym zagrożeniem. Za to należą mu się medale, a nie komisja śledcza. Politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy przygotowali projekt uchwały, przekonują, że komisja jest potrzebna, aby rozliczyć rząd Prawa i Sprawiedliwości, który ich zdaniem nie powinien organizować wyborów. Politycy nowej większości mają w planach przesłuchanie m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i ówczesnego wicepremiera Jacka Sasina. Zbadanie tego, czy działania związane z przygotowaniem wyborów doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi. Na przygotowanie wyborów korespondencyjnych, w tym na drukowanie pakietów do głosowania, wydano 76 milionów złotych. Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt uchwały w sprawie komisji śledczej, gdyż nie ma sobie nic do zarzucenia, mówi poseł Przemysław Czarnek. Termin wczesnych wyborów prezydenckich wyznaczony na 10 maja wynikał z konstytucji. 20 marca został wprowadzony stan epidemii, ale wybory nadal były zarządzone na 10 maja 2020 roku, bo nie ma żadnego przepisu konstytucji, który by w jakikolwiek sposób i kogokolwiek upoważniał do tego, żeby wybory te przesunąć na inny termin. W tym czasie w marcu Bawarczycy przeprowadzili korespondencyjne wybory samorządowe. Robiliście wszystko, żeby, jak to powiedziała pani marszałek Kidawa-Błońska, wywalić wybory kopertowe. No i wywaliliście wybory kopertowe. Nie przekazaliście rejestru wyborców. Nie można było ich przeprowadzić. Przypomnijmy, chodzi o te wypowiedzi czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i jej następcy w roli kandydata na prezydenta Polski Rafała Trzaskowskiego. Bo raz, że wywaliłam wybory majowe i doprowadziłam do nowego otwarcia. To przede wszystkim twarda postawa opozycji i samorządów zablokowała wyborczą farsę, którą szykował nam PiS. Platforma Obywatelska robiła wszystko, aby przesunąć termin wyborów prezydenckich i zwiększyć szanse swojego kandydata. Notowania sondażowe Małgorzaty Kidawy-Błońskiej topniały z każdym tygodniem, przypomina politolog Marcin Drewa. Miała bardzo niskie, wręcz można powiedzieć mizerne poparcie, to było kilka procent. Doszło do zmiany i Rafał Trzaskowski uzyskał dość przyzwoity wynik. Argumenty polityków PiS-u odrzuca nowa większość parlamentarna. PiS straszył przez media wszystkich samorządowców, jakie poniosą konsekwencje, jeśli nie udostępnią spisu wyborców. I myślę, że to będzie odtworzone i pokazane, kto wówczas straszył tych samorządowców. Marszałek Szymon Hołownia liczy na powołanie trzech komisji śledczych jeszcze do końca tego roku. Wciąż trwają dyskusje o ich składzie osobowym. Kandydata ma Polska 2050. Pan poseł Romowicz będzie delegowany do tej komisji. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Jak zaznacza profesor Zdzisław Winnicki, komisje śledcze są tylko politycznym narzędziem przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi oraz do Parlamentu Europejskiego. Należy przyjąć, że to jest wielka chucpa i jeden wielki spektakl przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Liberalno-lewicowa większość chce ograniczyć reprezentację PiS w komisjach śledczych tylko do trzech miejsc. Mimo że największej partii w parlamencie należy się co najmniej 5 miejsc w 11-osobowych składach. Partia Jarosława Kaczyńskiego rozważa delegowanie do komisji w sprawie wyborów posłów Andrzeja Śliwkę, Bartosza Kownackiego oraz Krzysztofa Szczuckiego.